Na początek pamiętajcie, że prąd zabija. Prace elektryczne powinny być wykonywane przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia. A ty, elektryku, pamiętaj, że uprawnienia nie ochronią cię przed śmiercią. Bądź czujny. Witam serdecznie. W dzisiejszym materiale kontynuujemy temat silników elektrycznych. W poprzednim filmie dotyczącym tego zagadnienia uruchamialiśmy silnik elektryczny za pomocą stycznika oraz łącznika krzywkowego 1.0. W tym materiale pójdziemy o krok dalej i uruchomimy sobie silnik za pomocą stycznika, ale zastosujemy przycisk Start-Stop oraz dodatkowo zamontujemy czujnik kontroli faz, który będzie zabezpieczał nasz silnik przed zanikiem fazy oraz przed zmianą kierunku wirowania. Także jeśli spodoba się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi koniecznie w komentarzu, czy ten film Ci się podobał, czy Ci się nie podobał. Dodatkowo zapraszam do dołączenia do grupy z poradnika elektryka oraz zapraszam na stronę zpe24.pl. Na wstępie to wszystko, lecimy z tematem. Pokrótce omówimy sobie, co mamy w tym układzie. Także na zasilaniu mamy łącznik krzywkowy lewo-prawo. Nie jest on potrzebny do działania tego układu, natomiast posłuży nam jako symulacja zmiany kierunku wirowania. Także jeżeli będziemy mieli wirowanie w prawą stronę, to układ będzie działał prawidłowo, natomiast jeżeli zmienimy wirowanie w lewą stronę, no to czujnik powinien nam zablokować działanie silnika. I tak to ma działać, dlatego tutaj dodatkowo zamontowałem łącznik krzywkowy, żeby taką symulację wykonać. Tutaj mamy przewód zasilający, oznaczony numerem 1. Numerem 2 oznaczyliśmy przewód do silnika. Czterożyłowy, 3 fazy plus żyła ochronna. Pamiętamy z poprzednich filmów, że żyła neutralna nie jest nam potrzebna do działania silnika trójfazowego. Tutaj mamy przewód łączący rozdzielnicę z puszką, w której zamontujemy przycisk Start Stop. No i mamy tutaj trzy wyłączniki nadprądowe. Celowo zamontowałem jednofazowe, żeby można było zasymulować zanik jednej fazy. Mamy stycznik, mamy wyłącznik nadprądowy do zabezpieczenia sterowania oraz mamy czujnik kontroli faz. I taki układ sobie połączymy. Także zaczynamy. Zaczniemy od przewodu ochronnego, który podłączymy sobie na szynę ochronną. Tu zdejmiemy te osłonki, czyli tutaj mamy szynę neutralną, tu mamy szynę ochronną. I tak też sobie zamontujemy to w ten sposób. Teraz przewód ochronny z tego miejsca. Który teoretycznie nie jest nam potrzebny, bo tutaj jest on zabezpieczony, natomiast no, zastosowałem przewód 5x2,5 z żyłą ochronną zielono-żółtą i muszę tutaj tą żyłę po prostu wpiąć, aczkolwiek nie jest ona, nie pełni tutaj żadnej funkcji w tym przypadku. Ok. I teraz musimy zrobić połączenie szyny PE z zaciskiem ochronnym do silnika. Prowadzimy na zacisk. Ok, tutaj zawiniemy do tyłu. I z zapasem. Tu. I tak. W ten sposób. Zalujemy. Wprowadzimy tutaj z tej strony. Okej. Podłączyliśmy przewody ochronne. Teraz podłączymy przewody neutralne, czyli w pierwszej kolejności przewód neutralny tu od zasilania doprowadzimy też na szynę neutralną. Tu zrobimy też mały zapas
i te odegniemy sobie w tą stronę. Później one nam tutaj trafią i doprowadzimy przewód neutralny w to miejsce. Mamy przewód neutralny. Teraz zajmiemy się przewodami fazowymi od strony zasilania. I po kolei, w kolejności brązowa, czarna, szara, w tym przypadku taką kolejność sobie zachowamy. Tutaj zawijamy przewody, odpowiedni zapas i podłączymy sobie zasilanie. W porządku, mamy zasilanie L1, L2, L3. Mamy tutaj przewody ochronne, przewód neutralny. Teraz podłączymy sobie przewód neutralny. Jest trochę krótki, więc skrócimy sobie jego drogę tędy i podłączymy go tutaj w ten sposób do szyny neutralnej. Przeciągniemy tutaj ten numerek i przewód neutralny podłączymy sobie tu w ten sposób. Ten przewód neutralny też na chwilę obecną w tym materiale nam się nie przyda, natomiast w kolejnym materiale przyda nam się, ale o tym powiem później, do czego nam się przyda ten przewód. Podłączymy go tutaj, w tym miejscu. Może być tak. Ok. Jest tutaj. Ok. Te przewody zostawiamy sobie na później, bo to jest element sterowania. Najpierw zrobimy główny tor zasilający nasz silnik, czyli tutaj mamy zasilanie na tych trzech wyłącznikach nadprądowych i teraz musimy stąd wyprowadzić zasilanie na stycznik. I teraz to zrobimy. Najpierw pierwsza faza. I stąd zasilimy sobie tutaj pierwszą fazę i odcinamy i robimy tutaj mostek. Ok, i tu mamy pierwszą fazę. Ok. I wprowadzone trzy mostki, czyli mamy już zasilanie i mostek na stycznik. Ok. I teraz ze stycznika musimy doprowadzić mostki na zacisk. Wprowadzimy sobie na pierwszy zacisk tu. Odegniemy i w ten sposób doprowadzimy sobie na pierwszy zacisk stycznika. I mamy tutaj połączenie stycznika z zugami. Więc nasz tor zasilający jest już gotowy. Czyli przechodzimy z wyłącznika nadprądowego na stycznik
i ze stycznika na zugi, a z zugów do silnika. I już jest ok. Teoretycznie załączenie stycznika w tym momencie powoduje uruchomienie silnika. I tak to wygląda. I to była ta prostsza część. Teraz zrobimy tą część bardziej skomplikowaną, czyli sterowanie tym całym układem, czyli uruchamianie silnika poprzez przycisk Start-Stop. Ok, tutaj mamy zabezpieczenie sterowania, musimy je zasilić, więc zasilimy je na przykład z trzeciej fazy tutaj z tego zabezpieczenia. Zrobimy sobie dodatkowy mostek na ten wyłącznik nadprądowy. Zachowamy kolorystykę, więc zasilimy to tą taką jasną żyłą. Ok, będzie to coś takiego. Jeżeli łączymy dwa przewody typu drut na jednym zacisku, na jednym wyłączniku nadprądowym, to pamiętajmy, żeby były one tego samego przekroju, żeby nie łączyć drutów o różnym przekroju, gdyż potem taki drut może zostać nierównomiernie ściśnięty w tym zacisku i jeden z nich, ten oczywiście o mniejszym przekroju, może wyskoczyć. Jeżeli włożymy druty o takim samym przekroju, no to jakby ściśnięcie, zacisk będzie trzymał go tak samo i nie musimy się obawiać tego, że któryś z nich wyskoczy. Ok, zasililiśmy sterowanie. Teraz musimy zasilić czujnik, znaczy zasilić, właściwie nie musimy go zasilić, tylko poprzez czujnik kontroli faz musimy podać to sterowanie. Ale czujnik kontroli faz musi też kontrolować stan faz, więc tutaj na te zaciski inaczej. Zobaczmy sobie opisy tych zacisków. Zobaczmy. Tutaj mamy taki diagram i widać L1 zacisk pierwszy, L2 zacisk drugi, L3 zacisk trzeci, N zacisk czwarty i zaciski 7-8 to jest styk, który zwiera w momencie, kiedy wszystko jest w porządku, kiedy mamy kierunek wirowania w prawą stronę, kiedy mamy wszystkie trzy fazy, no to wtedy te zaciski 7-8 są zwarte. Jeżeli cokolwiek nie działa, czyli nie ma jednej fazy, bądź kierunek wirowania jest przeciwny, no to wtedy te zaciski rozwierają. Ok, i tak to wygląda, więc musimy teraz doprowadzić trzy fazy i przewód neutralny do czujnika kontroli faz. Zrobimy to tutaj z dołu na te zaciski. Także robimy mostek, zaczniemy od żyły brązowej, wprowadzimy ją tutaj i podepniemy pod ten sam zacisk wyłącznika nadprądowego. Pamiętajcie, żeby zastosować dokładnie ten sam przekrój, żeby nie było różnicy w przekroju. Także tak to wygląda i te przewody i od razu tu na pierwszą fazę odetniemy, odizolujemy i wprowadzimy na ten pierwszy zacisk. Ok. Dobrze. Żeby było jednakowo, to zastosujemy ten sam przekrój, chociaż nie jest to w ogóle konieczne, ale akurat mamy tutaj, także możemy go zastosować. Ok. Ok. I mamy przewód neutralny. Dobrze. Teraz wykonamy mostek z
wyłącznika nadprądowego odpowiedzialnego za sterowanie do czujnika kontroli faz na zacisk numer 7. Czyli na pierwszy ten zacisk od tej strony. Także najpierw sobie tu odizolujemy troszkę więcej. Złożymy sobie ten przewód, żeby lepiej siedział w zacisku. No, w ten sposób, dobrze. I teraz tu zrobimy sobie mostek. To go odegniemy w ten sposób i tutaj doprowadzimy do zacisku. Ok, to odizolujemy. Dobrze, i wprowadzamy w to miejsce. I dokręcamy. Ok. I mamy tutaj mostek. I teraz tak. Z zacisku numer 8 tutaj mamy te żyły. I teraz zobaczcie, to jest jeden przewód, ale celowo opisałem je 3, 4, 5. Założyłem tutaj oznaczniki, żeby te żyły tutaj odróżnić też 3, 4 i 5, bo każda z nich pełni jakąś inną funkcję. Pierwsza będzie żyła brązowa, która doprowadzi nam z czujnika kontroli faz zasilanie do przycisku start stop. Więc zrobimy sobie tutaj taki mały zapas tego przewodu w ten sposób. No, i doprowadzimy go tutaj do czujnika. Cyk. Cyk. I wprowadzamy. Ok. I jesteśmy tutaj. Dobra. Teraz zaciski, teraz przewody 4 i 5. Te żyły. Zostawmy te przewody i teraz przejdziemy sobie do przycisku start stop. Przycisk start stop składa się z kilku elementów, akurat ten model. Tutaj mamy przycisk, tutaj mamy taką obrączkę i mamy styki NO, NC i taki adapter do montażu styków. Tutaj wcześniej otwór, to są M22, czyli otwór 22 mm. Wprowadzamy sobie tutaj przycisk i z drugiej strony nakręcamy tą obrączkę. OK. Żeby to naprostować. Dobrze. I teraz montujemy adapter. Będzie w ten sposób. O, na zatrzask taki. I teraz w ten adapter wchodzą te. I teraz musimy tylko rozpoznać, który w które miejsce. I teraz tak, to jest styk M22K10, normalnie otwarty. NO, czyli normally open z angielskiego. I jest on normalnie otwarty, czyli w tym stanie nie zwiera. Jeżeli weźmiemy sobie miernik, wprowadzimy sobie tutaj. O, w ten sposób. Teraz zwiera, jak puszczę, nie zwiera, czyli normalnie otwarty. To jest jego stan normalny, czyli bez żadnej ingerencji. Jeżeli nie wciskamy nic, jest NO, czyli normalnie otwarty. Teraz jest zamknięty, kiedy wciśniemy. Natomiast to jest ten z zielonym wtykiem. Natomiast ten z czerwonym jest odwrotnie. To jest zacisk NC, czyli normalnie zamknięty, czyli normally closed z angielskiego. I on jest, zobaczcie, o, jest zamknięty. Jak wcisnę, to rozwiera. Jak puszczę, to trzyma. Czyli normalnie jest zamknięty. Jego stan normalny jest wtedy, kiedy nie ma ingerencji w niego. Więc jest w tej chwili zamknięty. NC. I teraz zacisk NO trafi nam na zielony przycisk, czyli sprawdzamy sobie zielonym przyciskiem. Zobaczcie, z tej strony jak wciskam zielony przycisk, to wyskakuje ta strona. Jak wciskam czerwony przycisk, to wyskakuje ta strona. Więc zielony będzie tutaj, tylko też nie mylcie tego, że zielony, bo tu jest zielony i to nie jest tak, że po prostu nam na start jest potrzebny zacisk normalnie otwarty.
że jest otwarty, jak wcisnę start, to on zewrze. Dlatego jest normalnie otwarty. Natomiast na stop potrzebuje zacisk normalnie zamknięty, czyli póki nie wcisnę stop, on zwiera. Jak wcisnę stop, on przerwie nam styk w tym momencie. O. I tak to działa. Jeszcze sprawdzimy sobie miernikiem. Przyłożymy sobie go z tej strony. I sekunda. O. Cyk i cyk. I teraz start. Zwiera. Puszczę. I nawet widać, to zielone się pojawia. Natomiast ten odwrotnie. Jak teraz tutaj. Ok, i to jest stop. I on. O, zwiera cały czas. Wciskam. Nie zwiera. Puszczę. Się nie styka tak. O, teraz. O. Wciskam. Puszczam. I tak to wygląda. Także czerwony zwiera cały czas, póki nie wcisnę, natomiast zielony nie zwiera, zwiera tylko wtedy, kiedy wcisnę start, a ten stop. I tak to działa. I teraz tak, brązową żyłą tu przychodzi nam zasilanie. Podłączamy zasilanie pod jeden i pod drugi styk, czyli musimy podłączyć zasilanie. Weźmiemy sobie te żyły, żeby były jak najdłuższe, potem je sobie ładnie tu zawiniemy i zamkniemy to. Czyli podłączamy zasilanie, na przykład z jednej strony tego styku. O. Dajmy na to tak. I teraz i zrobimy sobie mostek pomiędzy tymi dwoma stykami. O, w ten sposób po prostu. Czyli zasilanie przychodzi do obu styków jednocześnie. Tylko że w jednym styku jest przerwane, dopóki nie wciśniemy, natomiast w drugim styku przechodzi cały czas, dopóki nie wciśniemy stop. I tak to działa w ten sposób. Czyli robimy sobie taki mostek i skręcamy na jednym styku i skręcamy na drugim styku. Ok. Mamy, dokręcimy. Dobra, tu przychodzi nam zasilanie na jeden i na drugi styk. I teraz tymi żyłami, dajmy na to, że czwórka będzie odpowiedzialna za start, a piątka za stop. Czyli czwórka trafia nam na zacisk odpowiedzialny za start, czyli to jest ten zacisk tutaj zielony z lewej strony i tutaj trafia nam czwórka. Więc ją sobie tutaj przybliżmy, żeby było widać. O, jest czwóreczka. I czwórka trafia nam na start. Ok. A piątka będzie odpowiedzialna za stop. Ok. I dokręcamy stop. Spokojnie, jeśli się ktoś pogubił, to na koniec omówimy wszystko jeszcze raz. Także myślę, że będzie to dość jasne i klarowne. I tutaj mamy trójeczkę, czyli zasilanie. Czyli przychodzi zasilanie tutaj i tutaj, jednocześnie na oba styki. Jednym tutaj jest przerwa w tym momencie, dopóki nie wcisnę start, no to na tym przewodzie nie ma zasilania, a tutaj jest zasilanie cały czas. Jeżeli wcisnę stop, to tu jest, następuje przerwa zasilania. Ok, i na razie to sobie tutaj odłożymy na bok. Nie będziemy tego zamykać, bo na końcu sobie to omówimy. Także na razie tylko tak tutaj sobie to zwinę lekko. Ok, i tak to tutaj sobie niech na razie czeka. Dobrze, i teraz mówiliśmy, że czwórka odpowiada za start, natomiast piątka odpowiada za stop. I teraz tak, żeby uruchomić stycznik startem, musimy podać zasilanie przewodem numer 4 na cewkę stycznika. Tu mamy zaciski A1, A2. Pamiętamy z poprzedniego materiału, do którego link macie tutaj u góry w tym okienku, że na cewkę stycznika, ona jest akurat, ten stycznik jest na 230 V, cewka, podajemy po prostu zasilanie 230, na przykład faza na zacisk A1, a przewód neutralny na zacisk A2. Czyli nie mamy przewodu neutralnego, czyli z szyny neutralnej musimy doprowadzić tutaj przewód neutralny na zacisk A2. To teraz sobie zrobimy. Doprowadzimy przewód neutralny do cewki na zacisk A2.
to sobie przepuścimy ten sposób. Tu na zacisk A2 doprowadzimy sobie przewód neutralny z szyny N naszej rozdzielnicy. Ok, to mamy tak. Ok, i to sobie odetniemy, odizolujemy i wprowadzimy na ten zacisk. Ok, przewód neutralny jest doprowadzony do cewki. Teraz musimy doprowadzić czwórkę do zacisku A1. Czyli przycisk start będzie nam uruchamiał. Ok, i wprowadzamy na zacisk A1. Dobrze. Ok, i teraz tak. Zasilanie z wyłącznika nadprądowego od sterowania dochodzi na zacisk numer 7 czujnika kontroli faz. Po załączeniu przez czujnik zasilanie idzie dalej tym przewodem numer 3 brązowym do puszki przycisku start stop. Na tych zaciskach, na tych stykach od przycisku czwórką i piątką w zasilanie wraca nam tutaj do rozdzielnicy. Czwórka trafia nam tutaj na cewkę stycznika i w momencie kiedy wciśniemy start podajemy zasilanie na cewkę i cewka załącza. Ale przecież jak puścimy start, no to zasilanie zostanie przerwane i stycznik wyłączy, no bo nie będzie miał zasilania. Stycznik będzie działał tylko wtedy, kiedy cały czas będziemy mieli zasilanie na cewce, czyli musielibyśmy cały czas trzymać przycisk start włączony, żeby silnik pracował. Więc musimy zbudować układ, który nam podtrzyma to zasilanie i do tego użyjemy tego przewodu numer 5. Ten przewód numer 5 musimy doprowadzić na ten czwarty styk stycznika. To jest tak zwany styk pomocniczy. Czyli mamy pierwszy, drugi, trzeci i ten czwarty pozostaje pusty. On nie służy do tego, żeby tam podłączyć przewód neutralny, czy żeby, nie daj Boże, podłączyć przewód ochronny. To służy jako styk pomocniczy, który nam właśnie, dzięki któremu będziemy mogli podtrzymać pracę stycznika. Można powiedzieć, że stycznik sam się podtrzyma w ten sposób dzięki temu stykowi numer 4. Więc musimy ten przewód numer 5 doprowadzić tutaj na zacisk ten, bądź ten na dole, 7 bądź 8, nie ma to znaczenia. Doprowadzimy tutaj na 8, no bo przewód jest za krótki, nam nie starczy do góry, więc damy go tutaj na 8. Więc tu go sobie tak zawiniemy razem z tą czwórką w tą stronę. Ok. I tak, i tutaj w tą stronę i doprowadzimy go na dole na ten zacisk numer 8. Sobie odetniemy, odizolujemy końcówkę i wprowadzimy go na zacisk numer 8. Ok. Ok. Jest na zacisku numer 8 ta piątka. Także teraz z zacisku numer 7 doprowadzimy tu przewód na cewkę stycznika. W ten sposób. Czyli tu wprowadzamy na zacisk numer 7 w tym miejscu. Ok. I tutaj oczywiście tym samym przekrojem doprowadzamy zasilanie na cewkę.
Okej. Dobra. I mamy. Mamy to. I w tym momencie nasz układ jest już gotowy. Wygląda on w ten sposób i teraz go przed załączeniem omówimy. Zasilanie przychodzi nam tutaj na zaciski wyłączników nadprądowych. Normalnie powinien być to jeden wyłącznik trójfazowy, natomiast dla symulacji zaniku jednej fazy zastosowałem trzy wyłączniki jednofazowe. Ale normalnie musi być to wyłącznik trójfazowy. I teraz tak, zasilanie i mostek tutaj na zabezpieczenie sterowania, czyli to mamy stronę zasilającą. Zasilanie z dołu z wyłącznika nadprądowego przechodzi nam na styki stycznika oraz tutaj tymi mostkami tyłem przechodzi nam na czujnik kontroli faz. Pierwsza, druga, trzecia faza. Przewód neutralny bezpośrednio z szyny. I teraz ze stycznika z zacisków 1, 3 i 5 zasilanie przechodzi nam na zugi i z zugów idzie już bezpośrednio do silnika. Przewód ochronny silnika tu na zugu ochronnym łączy się z przewodem ochronnym tutaj z szyną, a do szyny doprowadzony jest przewód ochronny z przewodu zasilającego. Także tak to wygląda. Tutaj ten przewód ochronny do przycisku do niczego w tym momencie nie służy, ale jest doprowadzony i jest podłączony tutaj pod szynę. Ok. I jeśli chodzi o tor zasilania, no to to jest wszystko. I teraz sterowanie. Sterowanie wychodzi stąd, zasila tutaj na czujnik kontroli faz, na zacisk numer 7 i tak jak mówiłem, jeżeli czujnik kontroli faz rozpoznaje, że mamy trzy fazy i mamy wirowanie w prawo, zwiera nam te zaciski 7 i 8 i podaje zasilanie tym przewodem brązowym numer 3 tutaj na przycisk start stop na te zaciski. I teraz tutaj przychodzi i jest mostek na drugi styk. Te dwa styki. Styk od startu, ten i od stop z tej strony. Zielony, czerwony. Styk normalnie otwarty, NO, czyli w momencie, kiedy nie wciskam nic, on jest otwarty. Jak wcisnę, jest zamknięty. A to jest styk NC, czyli normalnie zamknięty, normally closed, czyli w tym momencie, kiedy nic nie wciskam, on jest zamknięty i zwiera. A jak wcisnę czerwony, to rozwiera. I tak to działa. Czyli kiedy nic nie wciskam, to tu jest przerwa, a tu jest zasilanie. Czyli na zacisku numer 5 mamy zasilanie, na zacisku numer 4 nie mamy nic. I teraz zobaczmy. Wracamy z zasilaniem na zacisk tutaj numer A1 cewki stycznika. Do A2 doprowadzony jest przewód neutralny z szyny. I teraz tak. W momencie jak wcisnę start, cewka dostanie 230 V i uruchomi nam stycznik. W tym momencie stycznik zewrze ten zacisk 1 z 2, 3 z 4, 5 z 6 i 7 z 8. Te cztery zaciski, te cztery tory zostaną zwarte w styczniku. Czyli poda nam zasilanie pierwszą, drugą i trzecią fazę i dodatkowo ta piątka, która przychodzi nam tutaj na dole, na zacisk numer 8, która ma zasilanie cały czas, bo nic nie wciskamy, bo przez ten styk normalnie zamknięty przechodzi zasilanie cały czas, póki nie wciśniemy, więc zasilanie jest doprowadzone na zacisk numer 8. W momencie, kiedy czwórką tą załączymy stycznik, ósemka zewrze nam z siódemką i poda nam zasilanie na tą cewkę, czyli stycznik sam się podtrzyma. Jak zewrze nam te zaciski, podtrzyma swoją pracę i dlatego, że przez ten styk normalnie zamknięty, przechodzi zasilanie, stycznik będzie cały czas pracował. Do momentu, kiedy wciskając stop, nie przerwę zasilania cewki. I tyle. I tak to działa. I zaraz sobie to sprawdzimy. Także zamkniemy ten układ. Tutaj sobie dla bezpieczeństwa. Zamkniemy tylko te po skosie. Dobra. Albo wszystkie zamkniemy. I tu.
Okej. Dobrze. Podłączymy zasilanie. Uruchomimy zabezpieczenia i podamy zasilanie na P. Zobaczmy. Czujnik kontroli faz, lampka zaświeciła się na zielono, znaczy, że mamy prawidłowe obroty. Lewa strona, zobaczcie, obroty lewe, lampka czerwona. Prawe. Czekamy, on ma opóźnienie 4 sekundy około i dopiero po 4 sekundach załączy. OK. Czyli jest lampka zielona, znaczy, że jest prawidłowa praca. Zrobimy zanik fazy jednej. Zobaczcie. Przerwał. Lampka zgasła. Powrót fazy i po 4 sekundach załączył. Także tak to wygląda. Więc co nam pozostaje? Sprawdzenie uruchomienia. Teraz jeżeli mamy prawe obroty, mamy wszystkie trzy fazy, sprawdźmy sobie zasilanie. Pierwsza faza, druga faza, trzecia faza. OK. Międzyfazowe jest, jest. I jest. OK. Mamy zasilanie, więc możemy testować. Silnik powinien wirować w prawą stronę. Start. I zobaczmy. Wiruje. I stop. I się zatrzyma. I znowu. Start. I stop. Teraz zrobimy test na zanik fazy. Zobaczmy. I zanika druga faza. Zobaczmy. Silnik dziwnie pracuje i za chwilę powinno nastąpić jego wyłączenie. Jest to opóźnienie 4-sekundowe, żeby nie było takich wyłączeń gwałtownych, szybkich. Więc jeżeli zaniknie ta faza, no to po 4 sekundach następuje to opóźnienie. I zobaczcie, póki jest wyłączone, teraz wraca faza i zobaczcie, co się stanie. Nic. I to jest właśnie plus zastosowania przycisku start-stop. W momencie, kiedy silnik pracuje, nastąpi zanik zasilania z sieci. Zobaczcie. Silnik się wyłączył. Następuje powrót zasilania z sieci. Cyk. Ale układ się nie uruchamia. I to jest właśnie plus tego zastosowania, że w momencie, kiedy zaniknie zasilanie i my zapomnimy, bo zdarza się tak, zapomnimy wyłączyć nasz układ, nie wyłączymy. Jeżeli mielibyśmy załączenie zwykłym łącznikiem krzywkowym 1,0, no to zostawiamy na jedynce, wychodzimy, powraca zasilanie z sieci i nasza maszyna się uruchamia z powrotem. A nas nie ma już na przykład w warsztacie i nie wiem, jakaś piła czy coś chodzi całą noc, pracuje jeszcze, coś może się wydarzyć niedobrego, a my nawet nie wiemy tego, bo nas nie ma. Bo zapomnieliśmy wyłączyć na zero, kiedy zanikło zasilanie z sieci. Czekaliśmy chwilę, zasilanie nie wróciło, stwierdziliśmy, dobra, to już fajrant, trzeba jechać do domu i nie wyłączyliśmy tego. No, zdarzają się takie sytuacje. I w przypadku, kiedy zastosujemy taki układ start-stop, zanik zasilania powoduje rozłączenie układu i potem powrót zasilania już nie uruchomi tego układu z powrotem, dopóki nie wciśniemy start. Także tak to wygląda. Przełączamy sobie lewe obroty, no to już nam nie załatwia. Teraz sprawdzimy sobie, zobaczmy, mamy teraz czerwoną tą i próbujemy wcisnąć, zobaczcie, nic. Możemy wciskać start, póki mamy lewe obroty, nie załączymy naszego silnika. Musimy mieć obroty prawe, czujnik musi
zaświecić się lampka i wtedy silnik pracuje. Wciskamy start, dajemy krótki impuls na cewkę A1, a styk pomocniczy poprzez styk stop, który jest normalnie zwarty, podaje cały czas zasilanie na cewkę stycznika i podtrzymuje jej pracę. Stop powoduje przerwę i wyłączenie silnika. I tyle. I tak ten układ działa. Także w następnym materiale zrobimy sobie tutaj taką, zobaczcie, tutaj jest takie okienko, takie półprzeźroczyste i w tym miejscu możemy sobie domontować lampkę kontrolną, która będzie pokazywała stan pracy. Po załączeniu zaświeci się, po wyłączeniu się wyłączy i do tego będzie nam potrzebny ten przewód neutralny, który tu doprowadziliśmy i dodatkowo jeszcze zamontujemy sobie grzybek bezpieczeństwa. Także taki grzybek zamontujemy sobie, nie wiem gdzie, może gdzieś tu jeszcze, mógłbym trochę to niżej dać, to miałbym tu miejsce, ale gdzieś go zamontujemy. W każdym razie taki grzybek bezpieczeństwa sobie zamontujemy i też sobie jakby powiemy, jak to zrobić. Także taki grzybek bezpieczeństwa w kolejnym materiale sobie zamontujemy, uruchomimy ten układ i sprawdzimy sobie działanie takiego grzybka bezpieczeństwa. Jako ciekawostkę dodatkowo powiem, że taki układ start-stop możemy sobie zastosować nie tylko do silnika, przy pomocy właśnie takiego przycisku start-stop stycznika możemy sobie załączać oświetlenie na jakiejś hali, gdzie mamy większe obciążenie i tak dalej. Także taki układ z przyciskiem start-stop ma wiele zastosowań, nie tylko do silników, można to zastosować do uruchamiania innych rzeczy również, czy na przykład podlewania, czy na przykład oświetlenia właśnie i wiele, wiele innych rzeczy. Także w tym materiale to wszystko. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, naciśnij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Napisz mi koniecznie komentarz, czy Ci się podobało, czy Ci się nie podobało. Zapraszam na grupę z poradnika elektryka na Facebooku oraz koniecznie zapraszam na zp24.pl. W tym materiale to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.